rytmie gra, ja w rytmie kołyszę się i śpiewam ja dla was i piękny dziewczynie, dziewczyno, uśmiechnij się. Ja śpiewam ja dla was i piękny dziewczynie, dziewczyno, uśmiechnij się. Świętej pamięci i on mówi tak: Jędrek, ja cię nauczę śpiewać. Nauczył mnie prymki, to tamto, ale mówi jeszcze na festynie, jak się gro, to trzeba jeszcze umieć jakieś kawoły. Mówię, jakie kawoły? Tak se myślę, o jakich tu kawołkach chodzi? Mówi, ty z Bereźniku, nie myśl tak, słuchaj, musisz tu coś powiedzieć i ja cię nauczę. Mówi, jak na pewny parafii zmienił się wikariusz, młodziutki wikariusz, to babcia zaraz leciała tam do spowiedzi do niego. I tak, proszę księdza, Józem tego mojego zdradziła.
No to ksiądz tam zadał pokutę już. To był jeden tydzień, następną niedzielę babka tak samo, proszę księdza, i ozem tego mojego zdradziła. Ja, ale słuchaj, jak już było w siódmą niedzielę, to ten wikariusz się wkurzył i z tego tam konfesjonału mówi: babciu! W tym wieku, proszę księdza, to było tak niedawno, ale takie miłe wspomnienie.
Słuchaj, na jednym ślubie po tej nocy poślubny mąż żonę nie wziął na wersalkę, tylko wziął ją do łazienki, napuścił wody i kazał jej tam siedzieć. Słuchaj, ta ona była w szoku. W jeden dzień, w drugi dzień, co tydzień zeszedł, w końcu się młodo wkurzyła i dzwoni do mamy, mówi: mamo, weź mi poród, co on robi ze mną? Do wody mnie wsadzą do wanny i ja tam siedzę, aż zmarznę. Oj, córko, ty wiedziałaś dobrze, że on jest wulkanizator i on sprawdzony z ciebie, co nie uchodzi. No i co ja mam teraz robić? Słuchaj, siedź cichutko, tylko nie puść bąka, bo się wnuczków nie doceką.
Kochani, pod sklepem jest takich dwóch pijoków, już tam ze 3 tygodnie siedzą i tam se wineczko popijają. Nagle idzie orszak pogrzebowy. Jeden drugiego się pyta: ty, a kto to dzisiaj umarł? Manie umarł. Boże kochany, miał chyba ze 4 baby, ty kochanek tego wszystkiego, pił, grzesył, co ino się dało. I umarł. Oj, słuchaj, ta, posiedzieli, zapolili może po jednym papierosie, może po drugim. Idzie drugi orszak pogrzebowy. A to kto umarł? Józef. Który Józef? No ten miał jedną żonę, dzieci. Na medycynę pokończyły, wszystko taki porządny, do kościoła chodził, tak się modlił. I umarł. I patrzcie, tamten nie chodził, pił, polił, a ten się modlił i no 15 minut różnicy. Kurwa, go do polej. Thank you.
wkrótce już. A jak się tak zakochamy, to zgarniemy pincet. Go! Jechał wnuce i ta babcia wszędzie z nim, i tu, i tam, a z końcą, a taki bestyl był, no taki nieduży. Wina go do kościoła, na ławce posadziła, ale tak się zaczęli schodzić ludzie do tego kościoła, żeby nie było miejsca, gdzie siąść. I ko tej babci przyszła sąsiadka. No to ta babka wzięła tego wnuczka na kolana, ale jemu się to nie spodobało. To ta sąsiadka siedzi koło niego i mówi do ucha i tak: spierdziulaj! Miła ma dziewczyno, czemu w twoich oczach łzy? Czy cię zdradził, czy oszuka? Może za innym tęsknisz ty? Czy cię zdradził, czy oszuka? Może za innym tęsknisz ty?
ciebie. Dnik skulone serce ma, więc poczekam, daj odpowiedź. Ty może my spotkamy się, więc poczekam, daj odpowiedź. Ty może my spotkamy się. I każda gwiazda ma na niebie, i dla każdego gwiazda lśni. Moją gwiazdą jest dla ciebie, ty moją gwiazdą jesteś ty. Moją gwiazdą jest dla ciebie, i moją gwiazdą jesteś ty. Kochani, wita, jedni są za tym, drudzy za tamtym. Jedni chcą, żeby to Polska rosła w siłę, a drudzy chcą ją rozebrać. Ale ja będę mówił o tym, co jest dobre. Słuchaj, ta, jak teraz przychodziły te wszystkie plusy, nie plusy, to młodzi zaczęli się stawiać, po cholerę mają wyjeżdżać tam za granicę, kiedy tutaj można, prawda? Można. I takie młode małżeństwo postawiło sobie taki fajny domecek, taki fajny domecek. I słuchaj, on jako mąż mówi tak, ja to wszystko zadecyduję. Taki ma być dach, takie okna, to tamto. A jo co, a jo co? A żona mówi, a ty se łazieneckę wyszykuj dla siebie taką. Tykno łazieneckę. No i dobra. Słuchaj, to wszystko było zrobione, a na końcu tę łazienkę robią, nie? Te płytki takie, takie, lustra takie, takie, głośniki. Boże kochany, co tam nie było w tej łazience? Ale w końcu jak ta łazienka była gotowa, to tego żona mówi do niego, mężu, idźmy po tych kolegów, znajomych, zrobimy jaką parapetówę tej, pszniemy coś i tego i znowu. A mówi, ale już wszystko zrobione jest, już wszystko tak, tak, już może zjść. On zabrał się, poszedł do jednego kolegi, to żona mówi, a ja nie mam kiecki, ta, znów to, ta, tamto. Mówi, ja nie mam żadnych butów, no baleryny. No ale kiedy ich, na tym ich pozganiał tych wszystkich kolegów na tę parapetówkę, to ona była tak zachłyśnięta tą łazienką, jak przyjdą, zobaczą, tu lusterka, tu to, tamto, nie? I słuchaj, ta, jak zaczyna tam tańczyć, bo tam głośniki były w tej łazience, jak zrobiła szpagat, tam się przyssała do tych płytek. Przyssała się jego majceko. On przychodzi, a ona przystano, bierze ją do góry, podnosi, nie do się. Wołać, hydraulika, hydraulik, ja nic nie poradzę, ja tu nic nie poradzę. Trzeba tego, co płytki robił. W trzeciej chałupie mieszkał, wołają go, mówią, no trzeba płytki kuć. Ty głupi, ty widz, ile to jedna płytka 700 zł kosztowała. Nie, ale telefon do kolegi. Kolega przyjechał, wziął tylko biustono z Dion, tak za sutki poruszył, a ten mówi, co ty robisz?
Mówi, słuchaj, zobaczy, tam się wilgoć pojawi i przesuniemy ją do kuchni na gumoli i podniesiemy do góry.
Dziękujemy! Słuchaj, to nie takie babcie się uśmiechają do mnie. Ja się tak cieszę, Boże kochany. Słuchaj, powiem wam, u mnie w miejscowości babka chciała iść do fryzjera, mówi: dziadek, dawaj kasiorę, ja idę do fryzjera. A dziadek mówi tak: słuchaj, babka, przyniesie listonosz rentę, emeryturę, to se pójdziesz, ale ja chcę w tym tygodniu ładnie wyglądać. Ja w tym tygodniu chciałam ładnie wyglądać. Dziadek, dawaj kasę. Dziadek mówi: nie, nic z tego. Babka się wkurzyła i go do: nie będę spała z tobą. No i dziadek spał jeden tydzień, są drugi z miesiąc. W końcu dochodzi do babki: i babko, przychodź, bo samemu to tak te kości bolą i są tak zimno, przychodź. A co będę miała za to? A dam ci stówkę. O, babka się ucieszyła, wnuczki przyjadą, będę miała co dać, nie? No to stówka pasuje. Przysadł dziadka spać. A jak no weszła na łóżko, to dziadek mówi tak: to może ja ci włożę do twojego portfelika tę stówkę, nie? No, tak się ucieszyła, słuchaj tak. Ale kiedy się rano budzi babka do portfelika, mówi: do dziadek, to jest taką starą stówka jeszcze z Łaryńskim. A jak żeś myślała, staro babka to i staro stówka. Jestem chłopak z Potoka, jestem ją wesoły i mogę ten zaszaleć, mogę ten zaszaleć i nie pijąc go żoły. I mogę ten zaszaleć, mogę ten zaszaleć i nie pijąc go żoły. Cieszy. Jestem chłopak wesoły i mogę się zabawić, mogę się zabawić, bo jestem rozrywkowy. I mogę się zabawić, mogę się zabawić, bo jestem rozrywkowy. Razem tańczymy, nadrabiam bioterkami.
ubrana, jak się w tańcu kołysze. Kto na taką zagę, mój Boże kochany, kto receptę przepisze? Kto na taką zagę, mój Boże kochany, kto receptę przepisze? Słuchaj, jeszcze przed tym pieruńskim COVID-em wyjechał tak jeden, wyjechał do Ameryki, bo pracował w swoim zakładzie pracy i za nie widział, ale był dobry specjalista. Był wspaniały człowiek. Pojechał do Ameryki i mówi, może bym się tam podleczył, może by mi tych oczów co zrobili. Ale z tymi pieniędzmi, co on zajechał do tej Ameryki, to było na przeżycie, a nie to, żeby mu zrobili operację na wzrok. Kiedy już nie miał za co żyć, to jeden specjalista zaprowadził go do takiego jednego zakładu, bo to był facet, który naprawdę znał się na drzewie, na materiałach budowlanych, na meblach, na skrzypcach. I Zojta był specjalista. Zaprowadził go do takiego jednego zakładu i mówi tak, ja na oczy nie widzę, ale ja wszystko czuję. Mówi, ja poznam deskę, ile ona była suszona, co to jest za drzewo, jak co. Ten cały gość, inspektor tam z tego zakładu mówi, to jest nie do wiary. Jak ty nie widzisz, to ani tych słoi, ani tego, jak ty to możesz wyczuć. Dali mu kawałek deski do powąchania, a mówi, to jest sosna, 2 miesiące suszono. Zgodzą się. Kawałeczek dali mu, to jest Bóg. 2 lata suszony. Zgodzą się. I Sojta, co mu dali do powąchał i się wszystko zgadzało. I ten jeden inspektor cały nie mógł się na to pozwolić, mi musimy go tu czymś zająć, nie? Gdzie on gdzieś znalazł babskie stringi, położył na desce, dali mu do wąchania, a on mówi, to jest drzwi z kutra rybackiego XVI wieku. Hej! I gdzie tam zawał?
Piosenki jak motyle co powracają tu i zapachło miłoki wiecznie biały sad. Zakochane Biedronki to mój cały świat. Poproszę cię do tańca, lecz nie odmawiaj mi. Zabiorę cię w tym tańcu zupełny w inny świat, bo jesteś moim skarbem, jesteś tego wart. Kochani, na zakończenie tango. Chce ta się trochę tak przytulać? Może nie o tej porze. Za oknem jest ciemno i wieczór majowy i gwiazdy tam świecą na niebie. Ja czekam i czekam, ty moja dziewczyno, ja czekam tak właśnie na ciebie. Ja czekam i czekam, ty moja dziewczyno, ja czekam tak właśnie na ciebie. Myślę o tobie, gdy rano wstaję, myślę, kiedy jem śniadanie. Myślę o tobie, gdy rano wstaję, myślę, kiedy jem śniadanie. Słoneczko świeci, skowronek śpiewa, myślę o tobie, kochanie. Słoneczko świeci, skowronek śpiewa, myślę o tobie, kochanie. Thank you.
mnie, ty moja dziewczyno kochana. Wiesz, spojrzę, to widzę najdreszcze twe imię, ty moja dziewczyno kochana. Dla tej wspaniałej publiczności ja bym prosił, żeby chłopaki zagrały tak coś beze mnie w białej bluzce. Coś, mieliśmy taki utwór, co? Marynarkę! Ale w białej bluzce mam. Obiecana była marynarka, o Boże. Avio! We'll be right back.
Może do zobaczenia wkrótce? Nie możliwe. Z całego serca jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ale to nie na ten koniec. Dziękujemy bardzo. Raz jeszcze powtórzę, że śpiewała dla Państwa specjalnie z przytupem i dość hucznie kapela Jędrzej z Jędrzejowa. Gorące brawa.